Dobra, witam moi drodzy serdecznie, raz mi się kłania. Od razu na start mówię, że ataki na nas są bezcelowe. Dzisiaj przejdziemy do dodatku End of Zoe. Wczoraj zakończyliśmy dodatek Notat Hero. A dzisiaj rozpoczniemy zakończenie z całej serii Resident Evil. Someone who can help. This is my home. Apparently I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! Casualty here. Hey, I think she what was the hell you boys up to? That's her, all right. Zoe Baker. She's still breathing. Call in HQ. Did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We're Zoe! Here to help. So everything. What in God's name have you done? Sir. Whoa! Stop! Stop! Oh my goodness, Zoe. What the hell do they do to you? Listen to me. We're here to help. No. I don't believe you, boy. Tell me. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are with all these monsters running around here? Tell me, where'd they come from? It's not what you think. You don't understand. Well, I don't understand. You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you ain't gonna kill my family. Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside. Okay. There's a cure. You're lying to me. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where?
They took it to an old shack, not too far from here. It's there, I swear. We're gonna fix this, Zoe. You're my family. Wszystko działa? Wszystko działa. Wszystko działa. Dobra, witam wszystkich. Dalej. Dla spostrzegawczych ten dodatek dzieje się zaraz po zakończeniu Not That Hero. Chemikalia. Tak, tutaj nie ma zbyt dużo. Tutaj mamy tylko jedną. Tu jest pleśniak jakby co. Tych pędraków robimy apteczki w tym dodatku. Nie jest źle, co? Lili, dobrze się słyszymy? Tak, dobrze się słyszymy. Tylko o mnie zimno, bo zostawiam się na dwie kawę. Ale nie zła sprawa, co?
What the? Jesus Christ. O, aligator. She needs a full dose to heal completely. There's more at our base. Just untie me, and I'll take you there. Please! What base? Dobra, to jedziemy z tym. Looks like somebody left the lights on. That's good enough for me. Lili, na pewno masz czas? Further.
okay. You'll be safe here. Now just you wait here. I'll be back with something to make you better. Kosisienka. Dobrze. Pajęczak to ostatnie, co chciałbym. Nie wiem, ten pajęczak jakoś mnie nie przekonuje, ani tym bardziej też nie cieszy, ani nie działa za bardzo na nerwy. Ha, czyli musimy koło niego przejść. No cóż. Szczerze, dobrze, że tym harpunem spróbowałem. Halo. Mam papuszkę na ramieniu. A papuszka leci. Porządku.
No, w najprostszym języku skażony tą samą, tym samym tak żywem te aligatory. Naszą jedyną bronią są pięści, ewentualnie harpuny. Ale jak widzisz, te aligatory schodzą na strzał. A nie weźmiesz tamtego? Harpuna? Nie da się. On jest jednorazowy. Chyba, że nie trafisz. A oto w co przemieniła się Zoe i niedługo będzie tego, niedługo będzie pokazane. A. I naszym przeciwnikiem jest tutaj stwór, ale dobrze go znamy. Cześć, Arbus. Cześć, Arbunia. Niczego się nie ma. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Jest okej, okay, w miarę. No, w miarę.
zrobiło? Sam? Wziąłeś? Nie, no wziąłem tego. Wziąłem złom, żeby móc złożyć harpuny ewentualnie. Bo z gałęzi i złom możesz zrobić harpun. W tej części dodatków akurat sprawa wygląda tak, że jeśli... że tutaj możesz tworzyć harpuny i możesz tworzyć leki, ale tak naprawdę nic więcej. Zapiszesz teraz? Na bok. Niezły badass. Chyba. Pamiętasz gazowiec Annabel, ten co wybuchł na morzu i ten... No to masz go przed sobą. Ja gram. Ja gram, ale tego, ale... O. Bojowym. Hej. O. O, tego szukałem. Widzisz? Mogę zrobić harpun. Tak. A pędraki służą na przykład do robienia apteczek. Co jeszcze trzeba do apteczki? Chemikalia. Pajęczak. O, zauważył mnie. Dobra, dobrze, że tutaj był drugi harpun. Gałąź, dobrze, będziemy mogli zrobić tu drugi harpun. No i tutaj masz też złom. Taki dobrze ukryty. Sam? Dobra. Thank you.
Warto to rozplanować taktycznie. Jest i klucz. Tu by nas doprowadziła ta klapa. Tu sobie zapiszę, bo to będzie... To będzie cholernie trudne. Nie ma tak, co mu, czemuś solidnie przywalić. Okej.
Okej. Poznaj Jacka Bakera. Tak. Fajnie, nie? Nie do końca rąbnąć. To powiedz mi, w ilu procentach myślisz, że Jack nie żyje? Aby coś nie żyło, musi się skrystalizować. Oto Zoe. Ona już nie żyje? Żyje. Tak, nasz przyjemniaczek. Jack, tego, Joe jeszcze nie wie, że to jest Jack. Że to jego własny brat. Ale popatrz na to z tej perspektywy. W dwóch wersjach widzieliśmy Jacka w podstawce, nie? No. A w trzeciej widzimy go tutaj. Czy to wygląda znajomo? No, wygląda. Trzecia forma. Jack jest tak regeneracyjny, jak pewien pan o nazwie Nemezis. To żyje własnym życiem.
ucieka, to jest nie to. Nie tego chciałem. Chodziło mi o to, że jak jest woda, to zawsze są aligatory. Zabawkowy aligator. A prawdziwy obok. Okej. Tutaj czysto. Patrz jak patroluje. Złe jest to, że my musimy się dostać tam. Czekaj, o ile się na mnie nie zagrował, to spróbuję się wrócić. Wiedziałem. Nie to. Jest nowy harpun. Mamy jeden strzał na tego aligatora. Jest trafienie. Dobrze jest grać w DBD czasem, bo jednak ma się tego cela. Gdzie on jest? On jest tam. Serio? Następny? I jeszcze jeden. Weźmiemy rozpęd. O kurde, kolejny aligator. Chłopaka nie widziałem. I którego teraz lepiej trafić?
A tutaj, gdzie była ten aligator, była drabina. Co to? To może pójdźmy na górę lepiej. Świetnie. Pięknie. I pięknie. Dobra, mamy kolejną podobiznę boksera. Oh!
Dobra, co dalej? O, dwa harpuny. Super. Złom. Trzech na jednego, a i tak za mało. Kolejna podobizna. Jak tam jej? Pogrywam. Już coś tego, co by pokazać? Rozsłuchaj właśnie. Cmentarz. Jak uroczo. Nie dość, że te potwory i tak posyłają wielu do grobu, to jeszcze cmentarz. Apteczka, super. W co grasz? W co? Zaraz tak się wystarczy. O nie! To te wybuch... To te puszczające... Nie powiem co. To te żygulce. Okej, padł. Na wznak. Nie, nie padł. Nie,
Teraz tak. Nie, musimy wracać. Oj, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to. To wygląda, jakbyśmy prowadzili transmisję wewnątrz transmisji. No to kaplica. Bo jesteśmy w kaplicy. Zoe? Ej, Lee, to może być aż tak proste? Ona siedzi za nią przede mną. Hello, Jack. No i jesteśmy bezpieczni w miarę. To jest Lily akurat. Dobra. Arbus, to nie jest ani Kadek, ani Amy Jack. Umbrella. Jak chcecie, Didi też nagrywa na kanałach, to chyba jakieś jaja, że jest wasza stylu. Padły nam znak.
Dom Bakerów. What the hell is this? What are they fancy toys? Red off for you. Tak, to stare domostwo Bakerów. Okej. Dobra. Znów słynne lepione z prostej inne rzeczy. Zoe. I tam zagrywa się w swoje gry. Czekaj. Joe teraz jest badassem nie do pokonania. No bo dostał mechaniczną pięść. Ja mówię, to przecież jest teraz taki badass, że tego nie idzie pokonać. No proszę, Jack wrócił do domu. Jesus. What happened here?
Dobra, trzy zapisy. To teraz prowadzimy się do domostwa Wakerów po raz drugi w tej grze. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Zoe! Dobra, mamy apteczkę. Kolejną apteczkę. Dobra, zaczynamy. Zoe! Zoe! Wake up! Wake up! Kurde. Przypomina mi to trochę walkę bokserską. Pięknie.
skrystalizował się wreszcie, chłop. So, hang in there. You gotta be all right now. Zoe? Zoe! Wake up, Zoe! Joe? Hey, Marcia. Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Yeah, of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Dobrze, w taki oto sposób w jednym odcinku zamknęliśmy się w zakończeniu całej historii Bakerów. I skończyliśmy Resident Evil 7. Raz, a dobrze. Jest. Słyszysz? Słyszę. No, więc End of Zoe, jak i cała podstawka Resident Evil 7 jest skończona. Aczkolwiek zostały nam jeszcze zakazane nagrania 55. urodziny Jacka oraz Ethan musi umrzeć, ale to myślę, że będę robił w rodzaju odcinków na YouTube, więc nie ma o czym mówić. Wszystko, co robiliśmy na streamach, zostało zakończone. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, konstruktywny komentarz, followa na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Nie panie.